Panie prezydencie, minął miesiąc od objęcia stanowiska w Urzędzie Miasta. Proszę powiedzieć, co się udało przez ten czas zrealizować? Cóż, to na pewno bardzo intensywny miesiąc pracy od rana do wieczora, ale bardzo przyjemnej pracy. A w tej mierze działań, które już podjęliśmy, jest przynajmniej kilkadziesiąt punktów, których inicjacje zainaugurowaliśmy. Są takie drobniejsze, jak już te, które widać za mną, gdzie staramy się oddawać część przestrzeni tej centralnej, tej salonowej miasta mieszkańcom, głównie, a nie samochodom, i troszkę poprawiać jakość naszego wspólnego funkcjonowania. Zatem są takie piękne miejsca, gdzie widać już dzisiaj możemy z ogródka spojrzeć na zieleń, na park, a nie na samochody. Możemy cieszyć się większą przestrzenią spacerową w mieście i będziemy dalej dążyć, między innymi kolejne projekty związane z ulicą Jagiellońską. Ale także taka szeroko rozumiana troska o przestrzeń. Od wielkich rzeczy, jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to co zapowiadałem, przyjęliśmy już główne założenia tego studium i zaraz po wakacjach będziemy ruszać z konsultacjami z mieszkańcami w tej sprawie. Przygotowania do planów zagospodarowania przestrzennego tych najważniejszych terenów, jak Wisłok, jak Kopiec Konfederatów, i Wisłok już w zasadzie mamy w trakcie wyłożenia, już mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i w Urban Labie we wtorki i czwartki pojawiać się na debaty. Za chwilkę jesienią będziemy zgłaszać Kopiec i w ślad za tym kolejne plany zieleni, plany zagospodarowania przestrzennego na zieleń. Powołałem również zespół, który będzie szukał kolejnych terenów pod parki kieszonkowe, pod skwery zielone, pod parki, tak aby uczynić tą zieleń rzeczywiście dostępną dla mieszkańców w ciągu 10 minut. Pewne zamierzenia w tej mierze już realizujemy. Będą dwa pierwsze parki kieszonkowe przy Króla Augusta i przy Sanockiej. Będą kolejne parki, w zasadzie psie wybiegi, które zapowiadaliśmy na osiedlach w ramach tej zieleni, ale będą też duże nasadzenia i taką zmianę budżetową już dokonaliśmy wspólnie z mieszkańcami. Mam nadzieję, te drzewa będziemy wskazywać, gdzie i sadzić. A więc w tej polityce przestrzenno-zielonej od tych poważnych spraw po te drobniejsze. A na końcu tych najdrobniejszych to chociażby to, czym ostatnio zajmowaliśmy się, czyli likwidacja takich przeszkód i barier architektonicznych na infrastrukturze pieszej, rowerowej, i to są zamierzenia z obszaru przestrzeni. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił Pan, że będzie testowo zamykał ulicę Jagiellońską. Dlaczego i jak ona będzie wyglądała? Testowo chcemy zamknąć ulicę Jagiellońską również w duchu tym, o którym mówiłem przed chwilką, czyli przywracania centralnej przestrzeni centrum miasta mieszkańcom Rzeszowa. I na razie chcemy zrobić to testowo, żeby sprawdzić, jak się sprawdza ten model zamknięcia tej ulicy. Chcemy zamknąć dla ruchu, ale jednocześnie wyposażyć w takie meble miejskie, parklety, i pokazać mieszkańcom, jak może ulica wyglądać jako deptak, jako taka, którą przywracamy właśnie dla nich, dla ruchu pieszego, uspokojonego. Tak, aby też poszerzać to centrum nasze spacerowe i uprzyjemniać tą naszą centralną część miasta. Zresztą a propos, wydałem również polecenie, aby do projektu modernizacji ulicy Grunwaldzkiej wprowadzić wysoką zieleń, i taki projekt w tej chwili jest przygotowywany. Czyli już tylko, ale tak proszę punktowo, najważniejsze plany, najważniejsze zamierzenia na kolejny tydzień, na kolejne dwa tygodnie, trzy tygodnie, no, maks miesiąc. Na kolejny miesiąc to przede wszystkim konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego nad Wisłokiem, konsultacje społeczne studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, już decyzja o architekcie miejskim i jego ogłoszenie. Rzecznicy osób niepełnosprawnych i seniorów. Powołanie Rady do Spraw Kultury i Rady Gospodarczej przy prezydencie. To takie pierwsze decyzje, które z tych zamierzonych przychodzą mi do głowy, ale także zgłoszenie tych ważnych inwestycji w programach pilotażowych związanych z naborem do programu inwestycji strategicznych państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.